16 grudnia nastąpi oficjalne otwarcie ProfMedu. Jakie zabiegi i jakie usługi czekają tutaj na pacjentów? Tak jak Pani wspomniała, 16 otwieramy i to z wielką pompą, można tak powiedzieć, bo będzie otwarcie naszego centrum, jak również kriokomory, która będzie najnowocześniejszą na Dolnym Śląsku. Również otwieramy taki program Wałbrzyska Akademia Zdrowia. To będą cykl bezpłatnych, raz kwartalnych bezpłatnych spotkań z pacjentami, na których będziemy omawiać różnego rodzaju problemy, jakie ich dotykają, często osób starszych. A zabiegi, które będzie można u nas wykonywać, to jest pełna rehabilitacja. Nie mamy ograniczeń, mamy pełną balneologię, mamy wannę całościową z hydromasażem i masażem podwodnym jako jedyni w Wałbrzychu. Więc myślę, że to jest coś, co wyróżnia nas też na tle razem z kriokomorą i konkurencji. Również mamy pełne zabiegi fizykoterapii, wszystkie rodzaje prądów, okłady borowinowe, magnetoterapię, laseroterapię, światłolecznictwo. Także tutaj jest wachlarz ogromny możliwości, które terapeuci nasi będą wykonywać. I również pełna kinezyterapia. Od ćwiczeń indywidualnych metodami specjalistycznymi, również poprzez ćwiczenia w ogóle, czyli w takiej klatce specjalnej, w której są pacjenci podwieszeni, to wielu pacjentów wie, o co chodzi, jak również nauka chodu czy masaże. Czyli możemy powiedzieć, że przychodnia zaopiekuje się pacjentem od najmłodszych lat do tych najstarszych. Oczywiście, nasi terapeuci mają wykształcenie również w rehabilitacji dzieci i niemowląt, jak również do osób dorosłych, geriatrycznych. Tak jak mówiłem, metody są czymś nowoczesnym i te metody tak naprawdę decydują o kształcie przychodni, o możliwościach danej przychodni. Kiedy rozpocznie się przyjmowanie pacjentów na fundusz? Tu jest problem ze względu na nie ma rozpisanych jeszcze kontraktów na Narodowy Fundusz Zdrowia, ale myślimy, że pod koniec pierwszego kwartału już taki kontrakt zostanie rozpisany i wtedy na pewno wystartujemy, a nowoczesność naszej przychodni myślę, że gwarantuje uzyskanie takiego kontraktu. Proszę zdradzić, jakie możliwości daje komora do kryoterapii? Dlaczego ona jest taka ważna w przychodni? Kryoterapia, co to jest w ogóle? To jest leczenie zimnem, tak? Nie jest to wcale nieprzyjemne, tak jakbyśmy wyszli na minus 20 stopni w zimę, no to byśmy oczywiście już przymarzali. Tu jest do minus 160 stopni, możemy osiągnąć nawet taką temperaturę, ale to jest azotowe ciepło, zimno w sumie w tym przypadku, czyli coś suchego. Suche to znaczy nie przymarzają żadne elementy naszego ciała, przez to jeden tylko jest warunek, nie możemy być mokrzy ani spoceni, ponieważ woda by zamarzała, tak? Czyli bawełniana odzież. Możliwości kryoterapii są wszechstronne, tak? Od estetycznych poprzez te medyczne. Estetyczne na wszelkiego rodzaju zmiany trądzikowe skóry, efekt odmładzający skórę, bo zwiększa ujędrnienie, zwiększa spoistość tej skóry, poprzez element ten najbardziej, który nas tutaj interesuje, tak? Czyli medyczny, tak? Działamy na wszelkiego rodzaju zmiany ortopedyczne, tak? Choroby ortopedyczne, neurologiczne. Rozgrzewamy tak naprawdę, zimnem obkurczamy naczynia zewnętrzne, ale rozgrzewamy to, co jest w środku, bo inaczej by organizm zamarł, jakby nie bronił się przed tym zimnem, a przez to, jak się coś rozszerza, więcej krwi dopływa z natlenowanej, czyli poprawiamy trofikę, czyli regenerację tych struktur, które są wewnątrz. Zapraszam wszystkich Państwa do nas, to zobaczą Państwo, jakimi metodami pracujemy, a jest ich niemało.